Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Jako że w ostatnim czasie na moim kanale pojawia się naprawdę bardzo dużo materiałów, postanowiłem zrobić coś takiego jak podsumowania sezonu. W tym przypadku zaczniemy od podsumowania zimy 2015, czyli w sumie okresu od początku roku 2015 do początku wiosny, czyli 21 marca. Więc z tego okresu wybrałem dla was 10 najciekawszych filmów, recenzji, które wzbudziły wasze największe zainteresowanie, które najbardziej wam się podobały po prostu. Tak więc w tej chwili zobaczycie taki ranking. Przy okazji przypomnę wam też troszeczkę te sprzęty. Na filmie będą anotacje przenoszące was do konkretnej recenzji, a jeśli chcecie szybko sprawdzić cenę jakiegoś sprzętu, to macie wszystko w opisie filmu. Tak więc zaczynamy. Zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, pierwszy materiał, recenzja praktycznie z samego początku roku, czyli SteelSeries Siberia Raw Prism. Słuchawki od SteelSeriesa, nowy model, nowa koncepcja, nie takie klasyczne zawieszenie od Siberii V1, V2, V3, tylko coś troszeczkę bardziej klasycznego. Jednak pełne zaskoczenie, słuchawki bardzo wygodne, lekkie, fajnie wykonane, przy okazji grające całkiem nieźle, podłączane przez USB z podświetleniem, no i przede wszystkim z bardzo dobrym mikrofonem. Mikrofon, który praktycznie nie wyjmowany był tam gdzieś w muszli, taki tylko odstający mały element, a nagrywał dużo lepiej niż mikrofon, o dziwo, chociażby od Siberii V2 czy V3. No cóż, zdarza się. Słuchawki w dobrej cenie, wygodne, fajne, zdecydowanie polecam. Od mojego kanału dostały rekomendację, tak więc to mówi samo za siebie. Kolejny sprzęt to niesamowita klawiatura mechaniczna na przełącznikach Roamer G. Chyba już wiecie, o czym mowa. Logitech G910 Orion Spark. Klawiatura mechaniczna zbajerowana, kosztująca ponad 700 zł, ale w większej części warta tych pieniędzy, ponieważ klawiatura ta ma specyficzne przełączniki, które są bardzo ciche. Pisze się na niej prawie że jak na membranówce, natomiast żywotność wynosi 70 milionów klików, więc jest super. Klawiatura podświetlana, podświetlenie RGB, czyli takie jak w Razerze Chroma, gdzie możemy każdy klawisz podświetlić indywidualnym kolorem. Możemy robić sobie różne fale przejścia, efekty specjalne, co tylko chcemy. Oczywiście klawiatura w pełni konfigurowalna, makra, dostosowanie ustawień do gier itd., itd. Dwie wymienne podpórki pod nadgarstki. Co tam jeszcze mieliśmy ciekawego, to łączność Bluetooth z telefonem, ze smartfonem, z tabletem, gdzie mogliśmy przy pomocy panelu sterowania po prostu sobie zmieniać ustawienia tej klawiatury. Taki gadżet, ale naprawdę fajna, ciekawa rzecz. Teraz te sprzęty właśnie idą w kierunku takich udogodnień. Następna recenzja, miał być hit, był raczej kit, czyli nowe słuchawki, powrót firmy Unitra, słuchawki SN50, które wyglądają oldschoolowo, są leciutkie, wygodne, naprawdę myślę, że pod tym względem mogę im przyznać wysoką ocenę. Natomiast jakość materiału, no jakby rodem z PRL-u, słaby plastik, bez żadnych tam szałów, gąbka się ubiła po jakimś czasie w nausznikach, więc to mówi samo za siebie. No i dźwięk jak za 200 zł, powiem wam, że bardzo przeciętny, nie był zły, nie był tragiczny, natomiast oczekiwałbym więcej, tym bardziej po firmie polskiej, która jest legendą dla wielu osób. No niestety wyszło jak wyszło. Może kiedyś doczekam się testów jeszcze jakichś produktów Unitry, ale sądzę, że raczej nie. No i teraz myszka firmy Gamdias Hades. Myszka, której z początku nienawidziłem, ponieważ założyłem sobie największe panele i stwierdziłem, że po prostu tej myszki nie da się obsługiwać normalnie. No ale oczywiście to był mój błąd, ponieważ w zestawie mamy trzy zestawy wymiennych paneli bocznych, które możemy sobie też mieszać. Możemy dać na przykład panel mały na lewą stronę, duży na prawą, wtedy robi nam się myszka taka już profilowana. Tak więc po podmiance tych paneli, po kombinacjach okazało się, że Gamdias Hades jest myszką bardzo uniwersalną, bardzo fajną. Przy okazji bardzo dobrze sprawdziła się w testach, sensor był super. Generalnie myszka wykonana bardzo dobrze, z dobrej jakości materiałów i potem zbierała już same plusy. Powiem wam, że w pewnym momencie to już nie mogłem się z nią rozstać. A więc na początku nie było dobrze, natomiast pod koniec testów były już naprawdę ciepłe uczucia. Myszka godna polecenia. Kolejny materiał, moi drodzy, to Dying Light świeżo po premierze, w pojedynku z moim komputerem, jeszcze ze starą konfiguracją na i3.
więc była lekka masakra. Pokazywałem wam od razu gameplay, pokazywałem wam ustawienia. Na niskich dało się jako tako pograć, natomiast średnie i wyższe to już po prostu była masakra. Teraz jak mam i7 jakoś to idzie, nie doczekałem się jeszcze co prawda w tej chwili nagrywając ten film karty graficznej, ale za parę dni ma być, więc zrobimy sobie kolejne testy też samej karty i też w Dying Light'cie, tak więc będzie to oglądać. Co same gry Dying Light, świetna, polecam, przyszedłem całą, w grze spędziłem już około 50 godzin, po prostu masakrowanie zombiaków wciąga. Naprawdę jak rozpoczniecie grę, to wciągnie was na naprawdę bardzo, bardzo długo. A teraz coś dla fanów muzyki, czyli słuchawki typowo muzyczne Skullcandy Lowrider w wersji 2.5, czyli nowa wersja Lowriderów. Bardzo fajna, unowocześniona, usprawniona w stosunku do poprzedniej wersji. Kabelek już nie wychodzi z dwóch muszli, tylko z jednej. Mamy bardziej szczegółowy dźwięk, mamy lepsze basy. Ogólnie słuchawki pod względem jakości wykonania i pod względem jakości dźwięku dużo, dużo lepsze. Przy okazji troszeczkę droższe, ale myślę, że cena w pełni uzasadniona. Od mojego kanału rekomendacja dla tych słuchawek. Naprawdę świetny sprzęt. Małe, lekkie, wygodne i grające świetnie. Mogę je polecić każdemu. Potem przyszedł czas na komputer gamingowy od Asusa, czyli Asus Republic of Gamers GR8. Maszynka wielkości konsoli, kryjąca w sobie mobilną i7 i GeForce'a 750 Ti z 2 giga pamięci. No i niestety komputer fajnie wyglądał, fajnie się zapowiadał, ale co go położyło? Brak dysku SSD niestety był na mechanicznym i to też sporo tam namieszało. No i Windows 8.1, który niestety w tej konfiguracji po prostu nie dawał rady, wieszał się, wywalał się. Nieprawdopodobne rzeczy się działy i generalnie gry chodziły podobnie. Pokazał to także test w 3D Marku, jak na mojej starej konfiguracji, czyli na i3 z Radeonem HD7790. Tak więc komputer swoje kosztuje ponad 3000. W komplecie mamy myszkę, klawiaturę. Generalnie fajny gadżet dla osób, które chcą na przykład sobie taki komputer postawić w salonie przy telewizorze i raz po raz zamiast na konsoli pograć sobie w jakieś gierki PC-towe. To wtedy jak najbardziej uzasadnione. Jako komputer stacjonarny myślę, że nie każdemu by się sprawdził. Można pograć w naprawdę większość gier, ale nie we wszystkie na odpowiednich detalach, tak żeby się cieszyć tą grafiką, animacją i tak dalej. W niektórych grach po prostu było słabo. Ale oczywiście komputer ma bardzo wiele funkcji, bardzo wiele zalet, bardzo multimedialny, no i troszeczkę za wysoka cena jak na mój gust. A teraz pora na prawdopodobnie hit sezonu wiosennego, czyli słuchawki HamaJoy. Słuchaweczki leciutkie, dość wygodne, bardzo niedrogie, występujące w kilku kolorach, tak więc dobra propozycja też dla pań jako uzupełnienie jakiejś tam wiosennej garderoby. Oczywiście dla facetów słuchawki jak najbardziej też fajne. Słuchaweczki z mikrofonem, czy to smartfona, i o dziwo grające w tej cenie naprawdę fajnie. Tak więc testowanie tych słuchawek było naprawdę ciekawe. Dostały ode mnie wysoką ocenę, więc też jak na niedrogie słuchawki audio godne polecenia. Jeden z najnowszych filmów, moja nowa obudowa Thermaltake Core V21. Powiem wam, że jedna z najlepszych moich decyzji życiowych. Obudowa po prostu cudo, niestandardowa, ponieważ w formie sześcianu, za to większa niż Armor A30 i dużo większa, dużo przestronniejsza. Mogę tam włożyć i większe chłodzenia i po prostu więcej wentylatorów, więcej kombinować. Naprawdę świetna rzecz. Tą obudowę zobaczycie u mnie na kanale jeszcze nie raz, usłyszycie o niej jeszcze nie raz, ponieważ będę się dużo w niej bawił, a wy będziecie mieli okazję popodglądać te moje eksperymenty, modyfikacje, tak więc myślę, że będzie ciekawie. No i ostatnia rzecz, film sprzed kilkunastu dni, który wzbudził naprawdę wiele kontrowersji, ale myślę, że takich pozytywnych, to listwa antyprzepięciowa Hugo firmy Brennenstuhl, która według niektórych kosztuje za dużo, ponieważ jest to jakieś 70 parę złotych, natomiast sporo osób przyznało mi rację, że na ochronie komputera, na ochronie cennych urządzeń nie warto oszczędzać, ponieważ zadajmy sobie pytanie, jak często kupujemy taką listwę. Ja moją starą listwę mam już chyba dobre 10 albo ponad 10 lat, tak więc taka listwa Brennenstuhla kupiona raz będzie na długie lata, a w razie poważnego przepięcia, awarii instalacji elektrycznej zaoszczędzimy tysiące złotych na komputerze, na sprzętach podłączonych. Przy okazji listwa ta posiada także bezpiecznik zabezpieczający przed uderzeniem pioruna. Wtedy po prostu listwa się usmaży, natomiast nasz sprzęt powinien wyjść z tego cało.
Gdyby się tak nie stało, firma Brennenstuhl deklaruje odszkodowanie w wysokości, uwaga, 5 milionów euro. A czy jeśli byśmy mieli podłączone sprzęty do takiej wartości, to oczywiście można się o takie pieniądze ubiegać. Tak bardziej w teorii, ponieważ nikomu nie życzę oczywiście uderzenia pioruna ani w dom, ani w komputer. Najlepiej niech Wam się nic nie dzieje z komputerami, niech działają Wam jak najdłużej. No i cóż, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tej zimy 2015, czyli ostatnich 3 miesięcy z haczykiem na moim kanale. Przyznacie sami, że filmów było naprawdę dużo. W tej chwili staram się już od ponad pół roku wrzucać codziennie nowy film. Tak więc mam nadzieję, że Wy z tego faktu jesteście zadowoleni. Ja mam co robić, to przyznam. Poza YouTube'em, poza tymi filmami na mój kanał mam jeszcze wiele, naprawdę wiele innych zajęć, ale jakoś to jeszcze wszystko łączę, godzę. Tak więc dziękuję Wam przy okazji, że jesteście ze mną, że oglądacie te filmy. Oby tak dalej, oby nas było coraz więcej. Filmów nie zabraknie, sprzętu do testów też nie brakuje. To co, widzimy się w następnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!